Bardzo przydatną funkcją, która została wprowadzona do Microsoft Dynamics NAV 2017, jest możliwość tworzenia i przypisywania atrybutów do zapasów, jak również do kategorii zapasów, które można definiować samemu. Nowa funkcjonalność pozwala na przypisywanie zapasom określonych cech, ich łatwiejsze wyszukiwanie czy też analizowanie. Sprawdźmy jej działanie w praktyce. W tym celu w okienku wyszukiwania wpisz atrybuty zapasów i kliknij odpowiednie łącze. Jak widzimy, mamy tutaj atrybuty, które zostały już wcześniej zdefiniowane. Ich nazwę, typ, wartość oraz informacje, czy atrybut jest zablokowany. Jeżeli dla przykładu ten checkbox byłby zaznaczony przy atrybucie kolor, to nie można byłoby go przypisać do żadnego zapasu. W tym miejscu możemy stworzyć również własne atrybuty. Aby to zrobić, kliknij w opcję Nowe na wstążce, następnie nadaj nazwę dla atrybutu oraz wskaż jego typy z listy. Typ tekst umożliwia wpisanie dowolnego tekstu. W przypadku liczby całkowitej i ułamka dziesiętnego możemy określić jednostkę miary, na przykład centymetry. Typ opcja to jedyny, który pozwala na określenie konkretnych wartości, których będziemy mogli używać. Wybierz zatem opcja, następnie wartości atrybutów zapasu na wstążce i wpisz właściwe wartości. Aby obcojęzyczni użytkownicy mogli również używać tego atrybutu, to jego nazwę oraz wartości możemy przetłumaczyć. Wystarczy zaznaczyć konkretny wiersz, na przykład standard, kliknąć w tłumaczenia na wstążce, wybrać kod języka oraz wpisać wartość. Ustawienie nazwy dla atrybutu w innym języku wygląda analogicznie. Wystarczy kliknąć tłumaczenia na wstążce, wybrać kod języka oraz wprowadzić właściwą wartość. Po wszystkim kliknij OK. W ten sposób stworzyliśmy gotowy do użycia atrybut. Aby przypisać atrybut do określonego zapasu, wpisz zapasy w okienku wyszukiwania, kliknij odpowiednie łącze i zaznacz na przykład tandem. W factboxie atrybuty zapasu możemy sprawdzić, czy posiada on już jakieś. Jak widzimy, nie, więc przypiszmy mu utworzony atrybut. Możemy to zrobić, wchodząc w kartotekę zapasu i klikając w opcję atrybuty na wstążce lub od razu z poziomu listy. W tym celu kliknij w akcję, następnie atrybuty, wskaż atrybut seria oraz określoną wartość, na przykład Pro, i kliknij OK. W ten sposób atrybut został przypisany do zapasu. Atrybuty możemy również przypisać do kategorii zapasów. W tym celu wpisz kategorię zapasów w okienku wyszukiwania i kliknij odpowiednie łącze. W tym miejscu mamy już zdefiniowane kategorie zapasów oraz podkategorie, które dziedziczą atrybuty po nich. Dla przykładu utwórzmy nową kategorię rowery. W tym celu kliknij nowe na wstążce, następnie wprowadź kod kategorii zapasów, opcjonalnie możesz dodać opis, a następnie dodaj poszczególne atrybuty. Dodając je, możesz nadać im wartość domyślną. Po wszystkim kliknij OK. Teraz możemy stworzyć kategorię, która będzie dziedziczyć ustawione atrybuty i posiadać własne. Kliknij Nowy na wstążce. Następnie wprowadź kod kategorii zapasów jako rowery górskie. Wskaż nadrzędną kategorię rowery
i kliknij Enter. Jak widzimy, atrybuty zostały odziedziczone i możemy dodać jeszcze do nich dodatkowe. Kod kategorii zapasów możemy przypisać do istniejącego zapasu. W tym celu, będąc w widoku listy zapasów, wejdź w kartotekę wybranego i w polu kod kategorii zapasów wskaż rowery górskie, a następnie kliknij Enter. Jak widzimy, do zapasu zostały automatycznie przypisane atrybuty, którym należy dodać odpowiednie wartości. Wystarczy w tym celu kliknąć w opcję Atrybuty na wstążce i je wskazać. Przypisane atrybuty ułatwiają wyszukiwanie zapasów z listy. Będąc w widoku listy zapasów, kliknij w narzędzia główne, a następnie wybierz opcję Filtruj według atrybutów na wstążce i wskaż poszukiwane atrybuty, na przykład Seria Pro oraz kolor czerwony i kliknij OK. Jak widzimy, lista została przefiltrowana, a wynikami są tylko zapasy posiadające wskazane wcześniej atrybuty. Po przefiltrowaniu listy możemy zapisać ją jako nowy widok. Mam nadzieję, że stosowanie atrybutów oraz kategorii zapasów nie będzie już stanowiło dla Ciebie żadnego problemu. Zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów o Microsoft Dynamics NAV oraz aplikacjach Office 365, które znajdują się na naszym kanale.